Hej, z tej strony Radosław Salak z bloga Mani Grabin. Dzisiaj opowiem co nieco o, o raporcie tak, wydanym przez ZUPLA UK House Price i tak jak tutaj widzimy, ja tutaj sobie zaznaczał został opublikowany 26 maja 2021 roku i w trzech słowach mógłbym to skrócić tak, że ceny nieruchomości wzrosły 4% rok do roku, popyt prawie 30% i o 2% mniej w kwestii supply, czyli dostarczania nowych nieruchomości, więc i mógłbym na tym skończyć, ale dodam jeszcze troszeczkę więcej, ponieważ jest ciekawych kilka takich informacji, więc jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomościowym w Wielkiej Brytanii, bez względu na to, czy inwestujesz, flipujesz, czy pod wynajem, czy i tak dalej, i tak dalej, być może zainteresuje Cię Taki raport, możesz sam go sobie obejrzeć, linki do pobrania będą poniżej, można się zapisać na listę mailingową. Ja dzisiaj postaram się tutaj skrócić takie kilka takich najważniejszych, najistotniejszych informacji, ponieważ ja go sobie przejrzałem, przeczytałem i takich jest kilka ciekawych informacji, które być może pomogą Tobie w podjęciu decyzji, czy warto kupować nieruchomość, a może warto poczekać. Ponieważ wiele osób się zastanawia, czy ceny nieruchomości nadal będą iść do góry, czy będą spadać, a przeglądając takie raporty, to niczym jak inwestor na rynku akcji analizuje rynek technicznie oraz fundamentalnie i mniej więcej można z pewną dozą prawdopodobieństwa określić, czy to będzie iść do góry, czy na dół. I podobnie jest z rynkiem nieruchomościowym. Jeśli czyta takie raporty, wiem, przegląda się, ogląda się nieruchomości, jeździ się na wycenę, rozmawia się z ludźmi, można po prostu wyczuć rynek, czy on będzie iść do góry, czy będzie iść na dół. I jest tutaj kilka takich ciekawych informacji. Przede wszystkim w tym roku PC przewidują, że zostanie sprzedanych domów 1,5 miliona transakcji, możemy to tak nazwać, no i to będzie najwyższy wskaźnik, dosyć, dosyć wysoki. Ogólnie wartość samych sprzedaży, to tu trochę skasuję to, to jest 461 bilionów funtów, tak tutaj to napisali I jest o 68% wyższe niż w roku 2019 Co takiego istotnego? No przede wszystkim, że idziemy strasznie do góry, w tym roku 4%, w zeszłym roku 2,3% No i Walia zaliczyła największy wzrost oraz Yorkshire, Walia odpowiednio 6% i Yorkshire 5,4% Londyn tam człapie ledwo, ale to już omawiałem w wielu innych filmach, dlaczego tak się dzieje, więc zapraszam do obejrzenia, więc nie będę tutaj tego powtarzał i tutaj mamy wykres, fajnie to pokazujący, że popyt wzrósł na, na zakup nieruchomości 28%, a sprzedaż tutaj widzimy, że dostarczenie nowych nieruchomości na rynek jest dosyć słabe, bo zmalało ci popyt, poszedł do góry, domów jest mniej, no to co mamy? Proste, prawo popytu podaży, ceny szaleją do góry i jeszcze dodać do tego, że spadły kredyty. Ok, idziemy dalej, ja tutaj tak klikam, ja sobie to dam może na, tutaj na ekran, żeby było i jeden wykres, o mamy wykres fajnie pokazujący i mamy tak, walia, największy wzrost, Tutaj to co mi się podoba, na tym wykresie na fioletowo mamy rok aktualny, czyli rok 2021 i na czarno, tak to jest czarny, tak u mnie na że to jest rok 2020, czyli zeszły rok i fajnie to widać, jak ten wzrost, czy są duże różnice i widzimy, że w ten wzrost, no tutaj mamy, no jest dwa razy, dwa razy większy niż, no niż w zeszłym roku, no i również niektóre rejony, tak tutaj widzimy w tym roku, no bardzo, bardzo to, Odrobiły w porównaniu do zeszłego roku. No i Londyn ma tutaj naj, najniższą wartość, ale trzeba tu podkreślić, powiem o tym. No, Londyn przez długi, długi czas po prostu szedł do góry wcześniej i tak naprawdę reszta kraju, szczególnie północ, nadrabia. I dlatego widzimy, że Walia i na przykład Yorkshire czy Northwest, Northland idą, idą do góry. I mamy takie miasta jak Liverpool 6,9%, Manchester 6,8%. Więc ktoś kto kupił, powiedzmy 2-3 lata temu nawet yy, nieruchomość w takich miastach jak Liverpool czy Manchester, no dzisiaj się naprawdę może uśmiechać, bo robić yy, yy, przekredytowanie, czyli tak tzw. remoteage, no bardzo na tym zyskał. Tutaj również mamy informację, że yy, ilość sprzedanych tutaj domów jest na 1,5 miliona, tak, tak to widzę, completion. I to będzie yy, bardzo wysoka wartość, mało tego, yy, jedna, to jest na razie prognoza, no będzie to dosyć, tutaj napisali, jeden z najbardziej aktywnych market, czyli sytuacji na rynku nieruchomościowym od czasów jakiegoś kryzysu i tu nawet widzimy od roku 59, ja tutaj narysuję, żeby to było fajnie widać i jesteśmy tu, zobaczcie, uzyskujemy wartości jakie były w czasie kryzysów, czyli w roku 2007 i 2008, czy to jest pierwszy rok, gdzie mamy szczyt, czyli powiedzmy będziemy mieli... No po pociągu z rynkiem rynku się tak się tak nie da nagle zatrzymać I jak on się rozpędzi to on potrzebuje jeszcze ze 2, 3, 4 lata I dopiero wtedy pójdzie w dół Czyli najprawdopodobniej rok 2022, 3 i 4 również będą wzrostowe Bo nie wierzę, że, że nagle tutaj od razu pójdziemy w dół Nie, nie, to tak nie działa Na rynku się idziemy do góry jakiś czas, czas A potem dopiero w dół I można by powiedzieć, że pik mamy pierwszy dopiero więc jak ktoś czeka i myśli, że w przyszłym roku będzie taniej, ja osobiście w to nie wierzę. Oczywiście to tylko pewne prawdopodobieństwo, ale, ale zobaczymy jak to będzie. No i tu ogólnie mamy informację z tego raportu, że, no, że sprzedaż jest na bardzo wysokich wartościach, że domki szybko sprzedają i to co jest dobre, gdzie jest naj, najgoręcej, gdzie jest najzimniej, czyli który market jest rozgrzany do czerwoności, a który nie. I tutaj mamy informacje dosyć tak: annual house price growth, czyli jak się bardzo zmieniają, i tu widzimy 6%-5% oraz jak długo są na, na rynku jakieś nieruchomości. I tak widzimy w Walia wysoki wzrost, aż mamy 6%. Tutaj jest Walia. Prawie 6% wzrostu. No i bardzo szybko się sprzedaje domek. Last time. Najszybciej się sprzedaje North East, North West i tak dalej. Najgorzej centrum Londynu, najdłużej się sprzedaje oraz największy spadek wartości. Więc, tak jak mówiłem wcześniej, to podkreślę, północ nadrabia do, do Londynu, północ Anglii oczywiście, północ i, i pe, zapewne Londyn niedługo zacznie też iść do góry. Musi się po prostu tam wszystko. No, musi poczekać, bo on wcześniej strasznie szalał. Omawiałem to właśnie na innych filmach i polecam to obejrzeć. <laughs> tutaj jeszcze piszę, że prognozują market outlook. No, tutaj i zupla. Ok, mamy wykres, ja tu troszeczkę powiększę. Gdzieś tu jest skala, żeby to pomniejszyć. O jest, i mamy Liverpool na pierwszym miejscu 7%. Potem Manchester, Nottingham, Leeds, Sheffield, Leicester. I Belfast to są miasta, które zaliczyły ponad 5% wzrost. No to jest dosyć sporo. I, no i Aberdeen klasycznie minus 1,7%. Znaczy, no nie jest klasycznie, nie jest tak źle, bo wcześniej miał i nawet minus tam chyba 4 czy 5%. Więc y, widać, że już ten spadek zaczyna wyhamowywać. Więc jak ktoś zainwestował w Aberdeen, to y, może się już powoli cieszyć. Jednakże widzimy, że są pewne rejony w Wielkiej Brytanii, które no po prostu jest, jest naprawdę gorąco. Tutaj mamy jeszcze wartości bezwzględne, zobaczcie sobie Liverpool, 132 tysiące i teraz jak się to porówna na przykład do, do Londynu, no to są śmieszne, śmieszne pieniądze i Liverpool to jest miasto klasy jak Manchester, Nottingham itd., nie? i tak dalej i ma co nadrabiać, nie? weźmy sobie taki na przykład Birmingham, no to jest 188 tysięcy i... Prędzej czy później Liverpool dogoni to miasto, nie? I jest po prostu ogromny potencjał do wzrostu w tym mieście. I ja myślę, że to jest dopiero początek. I zobaczcie, w tym roku mamy 6,9%, w zeszłym roku 3,5%, no to w ciągu dwóch lat to jest ponad 10% wzrostu, nie? To jest dosyć sporo, jak na rynek nieruchomościowy. A to dopiero początek. A jak w przyszłym roku znowu ten taki wzrost będzie aktywny, a się coś tak zapowiada, że będzie, ponieważ wprowadzą dopłaty do kredytów. I czy znaczy dopłaty? No, będzie można brać kredyty z depozytem 5%, więc wiele osób po prostu ruszy na, na zakupy. Jednakże, no, tak jak tutaj mówiłem, tutaj właśnie oni prognozują, że że ten popyt zostanie troszeczkę zniwelowany z tym, y, ponieważ no, ludzie się jeszcze obawiają tej przyszłości i nie każdy będzie się decydował na zakup, szczególnie no, jak ktoś pracuje w branży nie wiem takiej, której COVID dotknął, ją bezpośrednio mam to na myśli, jak ktoś pracował w restauracji nie i, i czy taka osoba, która no, no, przez pół roku siedziała w domu, czy nie pracowała, czy straciła pracę, bo to różnie było, różnie dotknął ten kryzys. Czy ona teraz będzie skłonna nagle kupić dom? No nie, no, musi minąć jakiś rok, dwa, zanim to wszystko przetrawi, od, odłoży jakieś tam pieniądze, żeby mieć jakieś zabezpieczenie, i wtedy podejmie decyzję o zakupie. A są takie osoby, że na, tych, na tym kryzysie naprawdę zyskały bardzo dużo i po prostu no, teraz sobie kupują domki. Tak, tak to wygląda. No i widzimy, że no w tych, no niektóre miasta naprawdę fajnie zyskano, tak, Aberdeen widzimy, o jest, minus 3 w zeszłym roku, a w tym roku minus, tylko minus 1,7. Ale też nieźle, no 144, tysięcy, 144, czyli wciąż niżej niż Liverpool, nie? więc Aberdeen po prostu być może był przewartościowanym ale widzimy możliwości, tak. Newcastle, Liverpool mają ogromne możliwości jeszcze wzrostu. Bo te ceny wydają się takie dosyć niskie w porównaniu, nie wiem, do takich miast jak, no do tych miast wiadomo południa, już nie wspominając jak Oxford, czy Cambridge i tak dalej. Więc tyle w tym raporcie. Więc linki będą pod spodem. Zapraszam do, do zapoznania się. Warto sobie przejrzeć, przeglądać takie raporty. One są dosyć no, dają takie takie pojęcie, szerszy obraz rynku, gdzie, gdzie jesteśmy, gdzie idziemy i gdzie byliśmy i szczególnie to jest wartościowe, jeżeli chcesz na przykład zadecydować o tym, czy kupić dom, czy nie. Zachęcam do obejrzenia wcześniejszych filmów, jeżeli to Ci się podoba, chcę, żebym nagrywał takie filmy odnośnie raportów i wyłapywał y, to, co jest istotne, pokazał jakieś tam wykresy, wiadomo, to daj łapkę, podziel się tym filmem, napisz komentarz, jak jest u Ciebie w mieście, czy, y, czy rzeczywiście jest takie szaleństwo zakupów, tak jak tutaj mówił w tym raporcie, że no jeżeli średnie ceny miasta wzrastają, no tak, tutaj Liverpool, no, 7%, to średnia, no to wiadomo, że niektóre domy rosną, y, o 15%, a niektóre wiadomo, stoją w miejscu. I jeżeli mamy tutaj 132 tysiące funtów, to licząc te 10%, no to jest 13 tysięcy. Przykładowo, i nie ktoś chciał kupić dom w zeszłym roku, i dzisiaj no, no niespodzianka, nie. Bo na przykład odłożył decyzję ze względu na, na COVID, nie? A kupię w przyszłym roku, bo to nie wiadoma sytuacja. No, i dzisiaj no, musi przepłacać 10, 15, 20 tysięcy funtów, nie? No, jest to ciekawe. Napiszcie po prostu w komentarzach, czy, czy mieliście taką historię, że, że ze względu na COVID wstrzymaliście się, bo to niepewna sytuacja. I nagle dzisiaj chcecie znowu kupić, a tutaj niespodzianka, nie? Trzeba dać 20 tysięcy funtów więcej, przykładowo, nie? To, to boli, nie? na pewno boli portfel takie coś. Ale tak to jest właśnie w życiu, więc dziękuję za obejrzenie, mówię. Linki będą wszystkie pod spodem. Zapraszam do oglądania. Daj łapkę do góry i jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to teraz, ponieważ staram się takie filmy właśnie kręcić i informować odnośnie rynku nieruchomościowego Wielkiej Brytanii. Więc dziękuję i widzimy się w następnym nagraniu. Cześć.